Witam Was w piątym odcinku z Zagrajmy w Man of War. Dzisiaj sobie kontynuujemy grę, a skończyliśmy na misji trzeciej kampanii radzieckiej i teraz wybieramy misję numer 4. The Rostel Mash plant successfully evacuated, Viktor Smirnov was reassigned to the 78th Rifle Division under the command of Colonel Afanasy Beloborodov to spend December 1941 near Moscow. The division took up a defensive position at the Volokolamsk Highway near Dodovsk. Operation Barbarossa stalled. The Germans had not managed to capture Moscow by November, and the Wehrmacht was desperately trying to enter the capital before the new year. With bitter fighting, the Army Group Center, under the command of Field Marshal von Bock, was advancing to Klin-Solnieknogorsk. On the 2nd of December, the 78th Division Headquarters received a report of an enemy motorized column moving along the Volokolamsk Highway. Its mission was obvious: to capture Dedovsk with a sudden strike and encircle units operating east of the River Istra. One of the division's battalions was urgently redeployed to the village of Nevedievo to stop the German forces and gain time for reinforcements to approach from other combat areas. Organized defense! Move it, damn it! About an hour ago, our reconnaissance aircraft discovered massive German formations on the Volokolamsk Highway. We hadn't expected a strike from this direction for a few days, so this is an unpleasant surprise. Headquarters is urgently redeploying forces from other combat areas to this locality. However, reinforcements will not be here for a few hours. Hours that we don't have. You must advance towards the enemy and take up a defensive position at the river. This will enable us to finish the main front line my soldiers are building on the right riverbank. Let's hope we can manage to dig several trenches and tank pits, protect the left flank with steel hedgehogs and mines, and establish a few gun stations. If we don't, we'll have to fight German tanks in the open. The longer you hold your ground, the better the defense line you will retreat to afterwards. We are the only ones available to fight the enemy, so we must hold out until reinforcements arrive. No retreat, Lieutenant. Moscow is behind us. A więc zaczynajmy. Tych dwóch sobie przeniosę tu na bo. The scouts have reported that the enemy is near. The line of defense is not ready yet, so we must hold the Germans at this point for as long as we can. Tych dwóch sobie przeniosę tu, ponieważ co oni mamy zrobić przeciwko, weźmy jakiemuś transporterowi opancerzonemu. Tu biegniesz i tu, dobra. Ty będziesz miał... nie, lepiej zrobić tak. Zaznaczmy tych wszystkich. 8. Dobrze. I teraz tak, ty będziesz miał to i będziesz tutaj, i będziesz tutaj, ty będziesz miał to, będziesz stał tu, ty masz piechotę rakietową, więc ty będziesz tu. Okej. I tu będziesz bardziej z przodu. No i reszta idziecie jakoś tak. Dobra, wy we dwóch tu. Jeden tam. Tu kolejny. Kolejny. Dobra. Tutaj wskakuj na to drzewo, ale najpierw sobie weź trochę. Okej, i teraz ty znowu wychodź. Motorcycles! It seems they've spotted us, but I don't think they grasp how many of us are here. Prepare for battle! Pierwsze pojazdy się zbliżają.
dołożymy do tego działa. Chociaż tutaj to zostaną one łatwo zniszczone. Chodzi mi głównie o to. Bum. Jej. Dobrze. Tych sobie weźmy już tu jakieś rozmieśćmy. Wy we czworo to jakoś tu pójdziecie. Ty idziesz tu. Ty jeden idziesz tu. Ty jeden pójdziesz tu, żeby ten nie był taki smutny. Ty nie wychodź. Ty już uszedłeś. Dobrze. Myślę, że jakoś przetrwamy te ataki. Ty nie masz nie wychodzić. Wy wszyscy. Tak. A, tu mamy jeszcze snajpera, więc musimy sobie go wykorzystać. Dobrze. Armored vehicles, lots of infantry. Cała masa piechoty. Ile tu jest? W jednym jest 10 załogantów. I to ma być ta cała masa piechoty. Co ty? Czemu tutaj ktoś uciekł stąd? Ty bierzesz to. Dobra. Teraz trzeba trafić. Dobra, zniszczona kadłub. Ty idziesz tutaj. Teraz tego trzeba zniszczyć. Ale nie z odłamka. Z przeciwpancernego. Będą rozwali całą naszą obronę. Okej, ktoś już go rozwalił. A, i z tej misji pamiętam, że za chwilę będzie coś nieprzyjemnego dla nas. I za chwilę się dowiecie dlaczego. Chociaż spróbuję, żeby nas ta rzecz nie rozwaliła. Widzę jeszcze jeden załogan. Tutaj sobie go weźmy. Bo trochę mało tu jest. Ty idź tu. Dobra, rozwalajmy. Co to jest za na razie atak Niemców? Ale za chwilę, patrzcie co już jedzie. Flakpanzer. Co to tam? Moździerz. Nic takiego. Ale za chwilę zobaczycie jaki to będzie ładny zapierdziel. Tak. Jakoś żeby tak tu. Dobra. Bum. A nie trafiłem kompletnie. Przeciwpancerny. Ale mało to działko było. Aż ludzie wystawali. 3, 2, 1. Pięknie. Dobra. Na razie mamy 4 pojazdy zniszczone u przeciwnika. Pancerne. Tu można sobie wziąć SDK FZT. Ale chyba nie. Bo on jest lepszy w takich pojedynczych. Dobra. Ty jeden idź tu. Choć chyba byś nam się przydał bardziej. Ale nie. To są za proszę i tak. Nie, na razie nie. Okej. Przeciwpancerny. No i to co przed chwilą powiedział. What? I to co przed chwilą powiedział. Nasz. Zwiad? Nie. O, i dlatego uciekłem stamtąd. Myślę, że to jest U-87. Mi nic tam zbytniego nie zrobił. Jest. Ale fart. Ale szczęście.
Ale mi się to udało. Właśnie dlatego ja uciekłem stamtąd. Dobra, przeciwpancerny. O! I to chciałbym bardzo przejąć. What the fuck, Messerschmitt? Silnik płonie, spoko. Teraz to by było fajnie. Albo zniszczyć. Najchętniej to ja bym to działo przejął. To było działo, które mogło prawie zniszczyć wszystko w tamtym czasie. Nawet T-34 oraz KW-1. Jedyne działo, które w tamtym okresie przebijało KW-1. Dobra. Jedynie co, to trzeba je zniszczyć. Przykro. Raz je przejąłem. To działo. A przechodziłem to myślę naprawdę dużo razy. Ty, bo nam się za chwilę ammo skończy. No kiedy padniesz to działo. Jest! Nie rozwaliłem. No. Wreszcie! Po tysięcznej próby. Nie no. No ładnie to działo się wykrzywiło. To było, z tego co pamiętam, to było działo, które było używane. No i teraz nie mamy amunicji. Z tego co wiem, to działo było używane do niszczenia. Ładnie się fajczy. Domek nawet zniszczył. To działo było używane do niszczenia samolotów, ale że Niemcy nie mieli nic na KW-1, a mieli dosyć dobre tutaj działo, ale różnica wielka była. A że jedyne co mieli, żeby zniszczyć KW-1, to działo 88 mm, to wykorzystali akurat sobie właśnie pięknie. Wykorzystali sobie akurat działo to przeciwlotnicze. A działo to przeciwlotnicze później wykorzystano w Tygrysie. I sprawowało się ono bardzo dobrze, z tego co możecie wiedzieć, albo nie wiedzieć. Było ono bardzo dobre i było ono rozwijane i działo od Tygrysa, tego drugiej generacji, czyli przez aliantów nazywane King Tigerem, czyli Tygrysem Królewskim, było właśnie rozwijane. I od tego działa przeciwlotniczego wzięła się armata, która z 2 kilometrów mogła zniszczyć... O, ładnie. Z 2 kilometrów mogła zniszczyć T-34 w późniejszym okresie. Z 2 kilometrów. Gdy T-34, aby zniszczyć Tygrysa, to musiał... z przodu to nie miał nawet szans, żeby go przebić. Musiał z około 200 metrów z boku, to był minimum, żeby z 200 metrów przebić, albo od tyłu. Bo z przodu to nawet nie mógł nic mu zrobić. Chyba, że pocisk podkalibrowy, ale on też mało co robił. Moim... Nie! Nie strzelaj! Jest. To ślepota. W niedaleko mojej miejscowości były po raz pierwszy testowane King Tigery. Co ty tam robisz? I niedaleko mojej miejscowości były w lasach testowane King Tigery. I okazały się one bardzo wielką klapą. Dlaczego? A dlatego, że były robione z innego metalu, tak mogę to powiedzieć. Były i robione, nie strzelaj już, bo już nie masz nic amunicji przeciw piechotnej, odłamkowej. Były one właśnie bardzo złe. A dlatego, ponieważ były one robione już z innego materiału, z innego tworzywa, tak to można nazwać, a że były robione z innego tworzywa, to po prostu, jak się później okazało, T-34 mógł zniszczyć King Tigera, a nie dość, że King Tiger miał działo o wiele lepsze, miał też także... Nie. Zabić go. Nie dość, że miał działo o wiele lepsze,
To i pan też jeszcze nachylony pod kątem. Jest! Jest! Pięknie. Wieżyczka, tylko szkoda, że najpierw ma zniszczoną gąsienicę. Nie dość, że miał pancerz jeszcze pod kątem nachylonym. Tam stopni dokładnie nie pamiętam, ale jeszcze miał większy, grubszy pancerz. To po prostu okazywało się, że po kilku strzałach z T-34 z wersji 76, czyli tej bardzo starej, bo już w tamtym okresie były T-34-85, po prostu ten metal się, jakby to powiedzieć, nie rozpraszał, tylko po prostu robiły się na nim dziury i przez te dziury odłamki wpadywały z pocisków. A jak odłamki wpadywały z pocisków do wnętrza czołgu, raniły załogę. I nawet wiem, że tam obok mojej miejscowości było podobnież coś takiego, że Rosjanie zniszczyli parę T-34, parę Tygrysów, a Niemcy zniszczyli chyba dwie, trzy sztuki T-34. I raz było też, że przejeżdżał przez most i... O, to jest jakiś AI bot. Sojusznik nasz. Przejeżdżał przez most, a że ten czołg ważył około 70 ton, to po prostu był za ciężki i most kiedyś jak przejeżdżało parę czołgów i on jako ostatni przekraczał most, po prostu most nie wytrzymał i załamał się i wpadł do rzeki. I tego czołgu już nie wyłowiono, podobno, ale nie wiem jak tam dokładnie było. Nie dość, że ta bitwa była rozgrywana w bardzo trudnym terenie, jak na tak ciężkie czołgi. Nie rób mi nic. Była rozgrywana w bardzo trudnym terenie, w którym te czołgi po prostu się zapadały. Bo to był las i to były tereny bagniste. I do tej pory jest niby taka legenda, że... A wiadomo, że legenda to jest pół prawda, pół kłamstwo. Że w nocy, o północy, tam gdzie rozgrywały się te bitwy... Pięknie. Tam gdzie rozgrywały się te bitwy, słychać jakieś odgłosy walk, warkotu silników, strzałów. I miejscowość, obok której mieszkam, podobno przechodziła z parę razy z rąk do rąk. I było tak, że Niemcy przejęli i przez tą miejscowość z zachodu, czyli na Berlin, byli Niemcy, a z wschodu Rosjanie. I jest, pięknie. I ta miejscowość była po prostu taką granicą między Rosjanami a Niemcami. I z tego co wiem, to obok tej, ta właśnie miejscowość, w tej właśnie miejscowości przetrwała plebania, kościół, szkoła, do której teraz uczęszczam, oraz właśnie, ale o tej szkole to właśnie nie wiem, czy ona nie została zburzona później, czy jak, ale wiem, że ona przetrwała, oraz cztery domy. Podobno było tak, że Rosjanie jak przejęli właśnie tą miejscowość, to ona od razu przechodziła do Niemców, ponieważ Niemcy wysyłali bombowce nurkujące i a że Rosjanie nie mieli około 40 czołgów, tylko powiedzmy parę tych czołgów, 3-4 sztuki, to wycofywali się. I też było tak, że tylko trafić go fajnie by było. O. Nie chciałbym, żeby trafił mnie pocisk centralnie we mnie. I było podobno tak, że Rosjanie nie znali drogi i partyzanci ich poprowadzili. Dobrze. I partyzanci poprowadzili Rosjan. Dobrze, już tutaj nic nie zrobię. No i tak było i podobno ta miejscowość, obok której mieszkam, przechodziła z rąk do rąk około chyba 5 razy. A więc to jest dosyć sporo. Biorąc, że w tej miejscowości, która leży dosłownie kilometr ode mnie, jest mało co ludzi. No nie. Może tak mało nie jest, ale milionów tam nie ma. Tam są tysiące. 1000, 2000.
Dobra, trzeba naprawić to dziadostwo. No i teraz mam utrudnioną sprawę o bardzo, bardzo. Teraz jest o wiele trudniej niszczymy się, jej. Dobra. Dobra, łopatę brać, wywalać. No więc taka historia była. Nie wolałbym, żebyś z tej strony poszedł. O ja! Ach, to skrzynka. Wiem, co teraz mogę zrobić. Mam naprawioną gąskę. A wystarczy, że się tutaj skryję. I przerzucę granat na tamtą stronę. Tylko najpierw trzeba zniszczyć tego. Okej, może nawet tutaj wejdę. Spróbujemy. Zniszczona gąsienica. Proszę, 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 proszę. Uciekamy. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Proszę, nie zniszcz mnie. Proszę. Jest, zostałem w tej wieży, którą mam już zniszczoną. Oby przeżyć, oby przeżyć, oby przeżyć. Coś pierdyknęło. Oj, to czołg przeciwnika. PZ3 Aust. No i tu dostał. I dostał też granatem jakoś. Nie, nie granatem, to jeszcze było. No nie gadaj, że nie masz. O kurczę. Nie, nie będziemy ciebie posyłać. Poślijmy jakiegoś strzelca. Dobra. Dobra. Podejdź tam. No więc te gdysy królewskie nie były w takie dobre. Ej, ej, ej. Czy ty zginąłeś? Bo nie chcę wierzyć, że zginąłeś. Oj, snajper nam zginął też. Jest, dobra. Proszę, dotrzyj tam. Widzicie, już nawet nie mamy jak niszczyć tych czołgów. Dobra. Spróbujmy tak. No, już ty nawet amunicji nie masz. Ale ci Rosjanie dawali amunicji. Jej, zniszczona wieżyczka. Ale tego już nie naprawię, tu jest za dużo wojsk przeciwnika. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Jest, dobra. Flakpanzer tu stoi bokiem, ten czołg. Dobra, który z was ma to? Masz ten czołg naprawiać. Tyle mogę tego, ale musiałbym mu naprawić gąski. O nie, 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 nie. Strzelec. Ale mi zniszczył ludzi. Jezuniu. Okej. No tak, nie masz już amunicji. No jak super, jak słodko. Okej, lecz za nim, lecz za nim. Jest zniszczona wieżyczka. Trzy czołgi. Cztery. No już trzy. Cztery.
Jedzie piąty. Naprawiony? Skakujcie dwóch. Dobra, jeszcze was dwóch proszę. Przeciwpancerny. Nie oby zniszczyć tych Niemców jednych. Z takiej odległości ich nie zniszczymy. Kierowca. Dobrze. Uuu, kadłub i wieżyczka zniszczona. Pięknie. Tutaj tego możemy przejąć, bo ma tylko zniszczoną wieżyczkę, ale no jak przejmiemy obok tych. Który to jest? To są tych dwóch. Szkoda, że w tej grze nie ma pocisków podkalibrowych, to znaczy jest w wersji oddziału szturmowy, a zwykłej podstawowej nie ma, szkoda. Ajajaj. Nie strzelaj, zakazałem ci strzelać. Nie masz prawa do strzelania. No, bo ja już cię zniszczyłem. Tylko go zniszczyć, proszę, aby go tylko zniszczyć. Niech to... Wydaje mi się, że teraz pójdzie mój czołg. Aby tak nie było. Jest! No, co za ślepy! No już się boję. Jest! Dobra. Kierowca naprawia. Ajajaj. Jest! Jest, jest, jest. No chyba se teraz jaja robicie. Póki co jest spoko. No tak, jeszcze go nie trafiłem. Uuu, jest, podpalił się. Dobra, jeszcze dostał granatem. Kurde, był przed chwilą bokiem ustawiony. Bum. No zniszcz go, proszę. P4 miała tyle modyfikacji, że... Aż wow, podziw dla Niemców. Od wersji A, którą wykorzystywano w najeździe na Polskę, do wersji... O kurde, tu nasz padł. Do wersji J. Tak, J-ka miała jeszcze ulepszoną 75, bo na początku była krótka. O, jeszcze tu dostałem. Na początku była krótka, później była długa i później była jeszcze dłuższa. Ale nie taka jak w Panterze, bo w Panterze to już było... Wow. Jest, dobra. I teraz tak myślę. Tu jest gościu z różnicą. Dobra, wy we trzech. Naparzajut i wchodzicie do tego czołgu. Tego też mogę, no ale beznośnie, co zanim ja to naprawię, to minie ruski rok. Lewa flanka jest całkowicie opuszczona już. Panzer 4, proszę. Szybko, szybko, jeden padł. Wskakuj, 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 wskakuj. Aby tylko tamtego drugiego nie zniszczyli. Bo już będzie tragicznie. Gąsienica poszła. Masz jechać tu. Oh no, 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 no. Aj. Wieżyczka może będzie trochę łatwiej. Jest. No nie! Fuck. Spróbuję wczytać stąd. Bo chcę się utrzymać, póki mam jeszcze ten czołg. Bo bez tego czołgu, a tamten będzie w naprawie, to będzie już strasznie. Już 30 minut. Jeszcze chwilę po prostu. Jeszcze chwilkę. Jeszcze chwilkę. Ten odcinek może być najdłuższy w całej serii.
Jest. Wskakuj tu, będziesz naszym dowódcą. Aj, nie trafiłem. Tu kolejny czołg? No chyba sobie już jaja robicie. Idź spać ty. Dobra, zniszczę gaśnicę, ale... Uciekamy. Gdzie jesteś, druga PZ4? Super się ustawiłeś, po prostu ideał. Mistrzostwo świata. Już mamy tylko tyle ludzi. Zniszczona gąsienica i byłem pewien, że zniszczyliśmy już cały kadłub. Aj. Proszę, jest. Dobra, zniszczony kadłub. Dobra, nie będę wczytywał już. Wy tutaj macie iść. Niech będzie już ten czołg. Dobra, naprawię go. Już widzicie, niedługo będzie już koniec pierwszej części. Flagpanzer, Panzer 4. Panzer 4 ten jest zniszczony. I jeszcze drugi Panzer 4, czyli łącznie raz, dwa, trzy, cztery. Jeden transporter, no i jeden Flagpanzer. Okej. No, myślę, że jakoś nam się uda ta pierwsza część. Nawet nie było dużo, bo... Orzesz ty! Proszę, proszę... tak, widać, jest to debil. No tak brzydko powiem, debil. Bo jak można z takiej odległości nie zauważyć mnie? Chyba, że pomylił, że my jesteśmy PZ4, no ale by się przecież skapnął. Gdzie on strzela? A tam... Nie, no dobra. Oh no. Nie. Zobaczył nas. Wolę sobie to zapisać. Szybko naprawiaj to. No i właśnie. Twoja bardzo szybka naprawa, no niestety się nie udała. Na hita poszliśmy. Jak zniszczą nam gąsienicę, to nie mamy szans, żeby obracać wieżę, bo wieża jest uszkodzona. 33 minuty 33 sekundy nagrywania. No teraz to sobie już jaja robisz. Nie trafiłeś z takiej odległości. Jest, poszedł kadłub. Dobra, jakoś będziemy tak kierowali. Jeszcze. Gin ty Niemcu. Aj, nie trafiłem. Naprawiaj to, jeszcze masz. Jeszcze możesz. Jest, dobrze. Poszedł, dobrze. A więc na tym zakończymy sobie już ten odcinek. W kolejnym kontynuujemy sobie tą misję. I żegna was rozwalony, nie rozwalony, zniszczony, wybuchający PZ4. A więc do zobaczenia. Cześć!